Portal WRC.pl. Przy podziale 4-4-4, jak długo będzie trwało nauczanie zintegrowane? Krystyna Łybacka odwiedziła Wągrowiec. Europosłanka spotkała się z młodzieżą w gimnazjum miejskim oraz z seniorami w dziennym domu seniora. Kolejnym punktem było starostwo. Tam spotkała się ze starostą Tomaszem Krancem i przewodniczącą Rady Powiatu Wągrowieckiego Małgorzatą Osuch. Na koniec w restauracji na Osirze spotkała się z nauczycielami. Ja chciałbym, żeby pani wypowiedziała się na temat zmian, które mają być wprowadzone. Chodzi mi o ten system 4-4-4. Oczywiście ja nie mogę mówić tego w sposób definitywny, bo nie do mnie należy decyzja. Natomiast z informacji, jakie docierają do mnie w tej chwili, wszystko wskazuje na to, że będzie to system 4 plus 4 plus 4. To jest problem, jaki zrodzi się dla gmin, mniej dla powiatów, ponieważ przedłużenie o jeden rok nauki w liceum nie będzie stanowiło istotnego kłopotu. Natomiast dla gmin prowadzących szkoły podstawowe i gimnazja, no to będzie bardzo ważna zmiana. Poza tym ja nie znam odpowiedzi na pytanie, co się stanie z nauczaniem w tej czteroletniej szkole. Czy zakończy się w trzeciej klasie nauczanie zintegrowane i na jeden rok zostaną wprowadzone przedmioty, co byłoby dość nierozsądne. A czy też zostanie przez 4 lata prowadzone nauczanie zintegrowane, co ja nazywam taką trochę infantylizacją systemu edukacji. Nie wiem, nie chcę również tego oceniać, dopóki nie znam podstaw programowych, bo to jest najważniejsze. Natomiast moim marzeniem jest, żeby wszystkie ugrupowania polityczne zechciały raz wreszcie usiąść razem, wypracować wizję systemu edukacji, która służyłaby wykształceniu młodzieży będącej aktywnej w drugiej połowie XXI wieku jeszcze. I żeby te zmiany nie następowały co 2-3 lata. Niech pani powie, jakie pani podejmuje działania dla regionu? Mam tutaj na myśli Poznań, Wągrowiec, Piłę. Po pierwsze, moje biuro parlamentarne jest nie tylko w Poznaniu, ale jest także w Pile, w Koninie, w Gnieźnie, w Lesznie i w Ostrowie Wielkopolskim. Chodzi o to, żeby było jak najbliżej mieszkańcom, którzy nie są blisko Poznania. Są tam darmowe porady prawne w każdym z miast, także w Wągrowcu. Organizuję szkolenia dla przedsiębiorców chcących pozyskać środki unijne. Nie te, które są dzielone na poszczególne regiony, tylko środki, które można jeszcze pozyskać z bezpośrednich programów europejskich. Organizuję konkursy dla młodzieży, szczególnie młodzieży gimnazjalnej, z nagrodami w postaci wyjazdu do Brukseli. Jak już mówiłam, są darmowe porady prawne prowadzone we wszystkich biurach, ale także bardzo mocno zajęłam się ofertami dla seniorów, bo uważam, że społeczeństwo starzeje się polskie, tak jak wszystkie inne europejskie społeczeństwa. A w tej chwili seniorzy nie chcą siedzieć w domu, w kapciach. Oni również chcą mieć ofertę kulturalną, oni chcą się czegoś nauczyć, a więc prowadzę i kursy komputerowe, i językowe, ale także zajęcia z fizykoterapeutami, ale również zajęcia z prawnikami, ale także z policjantami, ze strażakami, z ratownikami medycznymi. No i oczywiście promuję w postaci publikacji, którą wydałam, duży program badawczy, bo mi zależy na tym, żeby polscy uczeni jak najwięcej pieniędzy pozyskiwali. Ale wydałam także publikację, którą zatytułowałam Daleka Bruksela, bliska ludziom, która jest zbiorem wszystkich uprawnień, jakie przysłowiowy Kowalski ma w Unii Europejskiej. I teraz ostatnia publikacja to jest poradnik dla wszystkich wyjeżdżających do pracy w krajach Unii Europejskiej, innych niż Polska. Ja nie jestem entuzjastką wyjazdu do pracy za granicę, bo to jest wiele aspektów rodzących także problemy dla rodzin szczególnie. Ale jeśli już ktoś jedzie, to chciałabym, żeby jechał świadom swoich praw, a świadom tego, jakie on powinien mieć warunki, żeby go nikt nie wykorzystywał, ale również świadom zagrożeń. I dlatego ta publikacja została wydana. Czyli staram się jak najwięcej przenosić na grunt wielkopolski, mówiąc krótko, bardzo chciałabym być użyteczna. Dąży pani też do tego, żeby w Poznaniu powstała nowoczesna klinika onkologiczna. Coś więcej na ten temat? To jest ogromna zasługa przede wszystkim dyrektora Malickiego, profesora Malickiego, jego zespołu. Oni w ogóle wpadli na to.
opracowali całą dokumentację, wykonali ogrom pracy. No i tak naprawdę najtrudniejsza rzecz teraz, czyli finansowanie. Próbujemy pozyskać środki europejskie. A co to ma być za klinika? To jest tak zwana terapia protonowa w schorzeniach onkologicznych, która charakteryzuje się przede wszystkim tym, że jest dużo bardziej skuteczna od tradycyjnych metod, takich jak radioterapia, ponieważ w dużo mniejszym stopniu, jeśli w ogóle, nie uszkadza komórek zdrowych, trafia tylko w komórki chore. A więc na pewno dla każdego, kto ma tego typu problemy, bardzo, bardzo ważna. Oczywiście to jest droga terapia, samo powstanie tego centrum jest drogie, ale ono się również będzie wiązało nie tylko z leczeniem, także z pracami naukowymi. Podjęłam te starania, to jest syzyfowa praca na lata pewnie, ale warto. Bardzo Państwu dziękuję i mam nadzieję, że przeżyjemy te kolejne dni. Przeżyjemy. Ale życzę, żeby były rozsądne. Życzę również Państwu wiele satysfakcji z osiągnięć Państwa wychowanków i życzę tego, co dla każdego nauczyciela najcenniejsze, żeby pamięć o Państwa pracy z nimi zostawała nie tylko w ich umysłach, ale także w ich sercach. Portal wrc.pl